Dziś pokażę Wam, jak zrobić muffinki z niespodzianką w środku. Tą niespodzianką są słodycze schowane w środku muffinów. Mogą to być kolorowe draże typu Smarties, lentilki, M&M'sy, ale możecie wybrać również inne ulubione przez Wasze dzieci słodycze, które zmieszczą się w środku muffinów, na przykład żelki. Jest to idealny wypiek na dziecięce imprezy. Zaczynamy od przygotowania formy na muffinki, którą wykładamy papilotkami. Wszystkie składniki na ciasto powinny mieć temperaturę pokojową. Do przygotowania ciasta potrzebujemy mąkę, kakao, olej, posiekaną czekoladę, maślankę, jajka, cukier, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną. Do jednej miski wsypać mąkę, kakao, cukier, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną. Wymieszać na przykład czepaczką. Do drugiej miski wlać maślankę, olej, dodać jajka i wymieszać czepaczką. Dodać składniki z pierwszej miski i wymieszać czepaczką krótko, tylko do momentu połączenia się składników. Pod koniec dodać posiekaną czekoladę. Ciasto rozłożyć do papilotek, wykładając je do mniej więcej 3/4 ich wysokości. Ciasta wystarcza na około 13-14 muffinków. Ja pozostałe ciasto rozłożyłam do podwójnie złożonych papilotek i piekłam równocześnie z formą. Piec w nagrzanym piekarniku około 25 minut. W temperaturze 180 stopni przy ustawieniach grzałki góra-dół. Po upieczeniu muffinki wyciągnąć z piekarnika i pozostawić na około 5 do 10 minut w formie. Następnie wyciągnąć z formy na kratkę kuchenną i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. W chłodnych muffinkach zrobić otwór. Do tego celu możemy użyć dużej tylki albo małego nożyka. Tylkę wciskamy, a raczej wkręcamy w środek muffinka, wyciągamy, a ciasto, które znajduje się w tylce, odstawiamy na bok. Będzie nam później potrzebne do zamknięcia otworu. Łyżeczką można wyciągnąć jeszcze trochę ciasta, aby pogłębić otwór. Do środka włożyć draże, pozostawiając trochę miejsca. Następnie przykryć wyciętym ciastem. Czekoladę przeznaczoną na polewę posiekać i razem z olejem roztopić w kąpieli wodnej. Następnie łyżeczką rozłożyć na muffinach, zakrywając wycięte ciasto. Muffinki można dodatkowo udekorować słodyczami, rozmieszczając je tak, aby nie zsuwały się po polewie. Pozostawić, aby polewa zastygła. Takie muffinki możemy przygotować dzień przed imprezą. Gdy czekolada zastygnie, można przykryć je ściereczką lub włożyć do pojemnika, aby nie obsychały.